Dyktatura Mierosławskiego okazuje się całkowitym niewypałem. Mierosławski jednak nie chciał się pogodzić z tym, że zawiódł jako dyktator. Nigdy nie wrócił do zaboru rosyjskiego, ale przez wiele następnych tygodni, miesięcy będzie intrygował, będzie chciał władzę odzyskać w przekonaniu, że w dalszym ciągu jest powstańczym dyktatorem. Po fiasku dyktatury Mierosławskiego, władzę przejmuje rząd narodowy w Warszawie. Czyli Stefan Bobrowski, pozostali członkowie rządu, którzy po wielu dniach wędrówki wrócili do Warszawy, ale czeka ich wkrótce niespodzianka. W marcu oto bowiem biali coraz poważniej rozważają przyłączenie się do powstania. Będę o tym jeszcze za chwilę mówił. I w gronie krakowskich konserwatystów, w gronie krakowskich ziemian pojawia się intryga, aby dla odsunięcia czerwonych od władzy nad trwającym już powstaniem. Ogłosić dyktatorem Mariana Langiewicza. O Marianie Langiewiczu będę mówił więcej na kolejnej lekcji historii. Zdolny dowódca powstańczy, który odniósł kilka sukcesów, stał się takim bohaterem walk powstańczych tych pierwszych tygodni powstania. No i tutaj w Krakowie rodzi się pomysł, żeby dotrzeć do Langiewicza i ogłosić go dyktatorem. Bez uzgodnienia tego. Z tymczasowym rządem narodowym, który o całej tej intrydze nie wiedział. Do obozu, gdzie stacjonował Langiewicz w Goszczu, udaje się delegacja. Jest wśród niej Adam Grabowski, który kłamie, że ma pełnomocnictwa rządu narodowego. Langiewicz godzi się zostać dyktatorem. Możemy się zastanawiać i nigdy tego nie rozstrzygniemy. Czy Langiewicz był naiwny i wierzył, że rzeczywiście za tą inicjatywą stoi rząd narodowy, czy też. Wiedział, że jest to pewna mistyfikacja, że jest to pewien rodzaj zamachu stanu. Nie wiemy, jaki był stan wiedzy Mariana Langiewicza o charakterze tego przedsięwzięcia. Wiemy, że 11 marca ogłosił się dyktatorem powstania. Działacze rządu tymczasowego w Warszawie byli zdziwieni, no ale żeby uniknąć gorszących rozdźwięków, podporządkowali się dyktatorowi samozwańcowi. Ale dyktatura Langiewicza była bardzo krótka. Kiedy bowiem Langiewicz ogłasza się dyktatorem, Rosjanie kierują przeciwko niemu duże siły wojskowe. Langiewicz wygrywa potyczkę pod chrobożem 17 marca, następnego dnia stoczył ciężką bitwę pod grochowiskami. Według niektórych można uznać tą bitwę za polskie zwycięstwo. Natomiast straty, jakie poniósł oddział Langiewicza w tej bitwy były olbrzymie, a ponadto nadciągają nowe siły rosyjskie. W tej sytuacji Langiewicz uznaje, że trzeba podzielić oddział na mniejsze części, którym łatwiej będzie się przebić w Góry Świętokrzyskie, a sam postanawia udać się do Galicji, aby tam organizować pomoc dla powstania. 19 marca po przekroczeniu granicy z Austrią zostaje aresztowany. Najpierw trafił do więzienia w Tarnowie, potem do twierdzy Józef, sztat, której był więziony dwa lata. Uwolniony przebywał na emigracji z Szwajcarii. Ostatecznie trafił do Turcji, gdzie wstąpił do armii tureckiej. Dyktatura Langiewicza, trochę podobnie jak Mirosławskiego, trwała nieco dłużej jak tydzień. Mówię o tym trwaniu w wymiarze realnym. Po aresztowaniu Langiewicza rząd tymczasowy Ogłosił, że on przejmuje władzę nad toczącym się powstaniem. I na koniec przypominam, że informacji o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie Państwo na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Użytkownik Barżani 1768. Życzę dobrego dnia.